Mam ważniejsze problemy. Sędziego nie widać. Pani sędzio, poprosimy trochę głośniej, bo tu nic nie słychać. Na drugiej stronie bramce w rozmiarze 15 na 15 cm, ciągu nie mniejszą niż 14 punktów, w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku oświadczenia następującej treści. Oświadczenie Jarosława Marcarewicza. Wypowiedzi, której udzieliłem w Gazecie Wyborczej, artykuł pamięci Krzysztofa z 12 sierpnia 2004 roku, sformułowałem nieprawdziwe, obraźliwe zarzuty i sugestie w stosunku do Gazety Wyborczej, tym samym wyborcie jej wydawcą spółki morskiego Agora S.A. z siedzibą w Warszawie. Przyznaję, że te stwierdzenia nie miały oparcia w faktach, a jednocześnie mogły narażać Agora S.A. na niekorzystne konsekwencje w zakresie prowadzonej przez nią działalności wydawniczej, a w szczególności na utratę dobrego imienia, wiarygodności, renomy i zaufania niezbędnego do prowadzenia takiej działalności. Przepraszam Agorę S.A., wydawcę Gazety Wyborczej, za rozpowszechnienie tej wypowiedzi, godzącej w jej dobre imię i wiarygodne zapewnienie. Niniejsze oświadczenie składam w następstwie przegranego procesu sądowego. Jarosław Marek-Rymkiewicz. Zasądzam posłanego Jarosława Rymkiewicza na rzecz Towarzystwa Opieki nad Osiedlami Zakład dla Niewidomych w Maskach 5 tysięcy złotych. Upoważnia pobudkę Agora S.A. z siedzibą w Warszawie do wykonania publikacji oświadczenia w punkcie pierwszym wyroku na koszt pozwanego Jarosława Rymkiewicza w przypadku niezawieszenia pozwanego w zakresie i w terminie na punkcie pierwszym wyroku. Oddala powództwo w pozostałym zakresie. Zasądza od pozwanego Jarosława Rymkiewicza na rzecz Agora S.A. w Warszawie 1210 zł tytułem zwrotu po postępowaniu w sprawie. Proszę usiąść. Uchwała w Gazecie Polskiej pod tytułem Pani Dziadki też niezłośnie. Pan pozwany wypowiedział się, jak sam mówił przesłuchany, miał wypowiedzieć się, bo tak poprosili go redaktorzy Gazety Wyborczej na temat zajść pod szerzem na połowę na krakowskim wyjściu przed władzem polskim. Tymczasem pan pozwany skupił się w zasadzie tej wypowiedzi na ocenie redaktorów Gazety Wyborczej. Zdaniem sądu stwierdzenia użyte przez pana posłanego, że są spadkobiercami Komunistycznej Partii Polskiej, że wychowani są nienawiści do krzyża, naruszyły dobra osobiste Gazety Wyborczej w postaci dobrego imienia i renomy. Natomiast tym samym naruszyły dobra osobiste spółki wydającej Gazetę Wyborczą, a więc spółki Agora S.A. Zdaniem sądu również to postępowanie było zawinione, tak jak sąd zauważył wcześniej, pan pozwany był poproszony o udzielenie wywiadu na temat zajść pod krzyżem przed Pałacem Prezydenckim, natomiast nie wypowiedział się na temat redaktora. Poza tym pan pozwany winien mieć świadomość, bo jest to człowiek wykształcony, że jeżeli używa się słów, to może być poniesiona konsekwencja. Ponadto... Ale jest wolność słowa przecież! Hańba! 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 Wreszcie skończyć trzeba, żeby szefter w Polsce rządził! Czas najwyższy z tym skończyć! Do prokuratora Ziga za zbrodnię. Co konstytucja mówi o wolności słowa? On może nas wszystkich wejść Polaków. I on bez przerwy może, a Bora może, szefter może, wszyscy. A my nie możemy we własnym kraju nic powiedzieć na ten temat. W własnym kraju. Czy widział, czy sąd widział, co on wyczyniają jego dziennikarze na krakowskim przedmieściu? W stosunku do ludzi, do Polaków. Dlatego tak dużo dziennikarzy się znalazło teraz. Do wiadomych stacji. I się uśmiechają zadowoleni z siebie. Zdaniem sądu było zarówno bezprawne, jak i zawsze. Jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, to młodzi ludzie, którzy powinni być wierzeni, a nie być zmanipulowani.
zakładu, czy były to ogłoszenia zasławiające, wzruszające. Trzeba krzyczeć hańba, po co my tutaj przyszliśmy? Trzeba wreszcie skończyć z tymi sądami tutaj w Polsce. Co to są za sądy? Co to są za sądy? Wielki błąd pan profesor Strzebosz zrobił, że nie zlustrował sędziów w tym kraju. Wielki błąd. I materiał. Wróciliśmy do sądów kapturowych! Hańba! 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 Proszę Państwa, proszę o opuszczenie sali. Oświadczenie Jarosława Marka Rynkiewicza. Wolność słowa będzie teraz w Polsce ograniczana. Ale wy, moi drodzy, nie zważajcie na to. Mówcie dalej, co chcecie. Pamiętajcie, że jesteście wolnymi Polakami. Gazeta Wyborcza nie będzie nami rządzić. Brawo. Zarządowi spółki Agora i redaktorom Gazety Wyborczej chcę przypomnieć stare polskie przysłowie. Musi to na Rusi, a w Polsce jak kto chce. Nie zmusicie nas do milczenia. Rusi tu nie będzie. Warszawa, 21 lipca 2011 roku. Nic więcej nie powiem. A odwołuje ci się do stanowiska? Będzie apelacja.